Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać, dlaczego komunizm nie został w Polsce rozliczony. Bardzo ciekawe grono dzisiejszych dyskutantów, bo ja mam wrażenie, że to są trzy bardzo różne perspektywy. Tadeusz Burzański, autor reportaży, autor książek, które dynamicznie, twardo, bezkompromisowo zaglądają oprawcom do domów. Reszek Żebrowski, autor dzieł po prostu historycznych, tak bym to ujął, który daje ogólne, powszechne spojrzenie, bardzo dociekliwe, ale to jest twarda historia. No i profesor Marek Chodakiewicz, który powiedziałbym, że na takim najwyższych diapazonach pewnych rozważań ideologicznych i ideowych się porusza. Najpierw przychodzą Niemcy, mordują ludzi i elity, potem przychodzą Sowieci, mordują ludzi i elity, potem następuje okupacja przez tubylczego przedstawiciela, znowu mordują i terroryzują przez 50 lat. W tej chwili mamy straszliwą poprawę. Przecież rozmawiam z panem. Ani NKWD, ani Gestapo, ani UB się nie zjawiły. Czyli możemy po raz pierwszy wymieniać wiadomości. I co więcej, zaczynam słyszeć inteligentne pytania, czyli analizę sytuacji, a nie biadolenie. To nowe pokolenie zaczyna stawać jakoś na nogi. Ja to widzę po środowiskach kibiców, bo tam też bardzo często jeżdżę. To są zupełnie inni ludzie niż ci, których spotykałem 20 lat temu na spotkaniach. Oni są już w miarę samodzielni i przez kim świadomi. Ten film Nasi Ojcowie, Nasze Matki no jest ewidentnym dowodem na to, że Polska skapitulowała przed Niemcami po raz kolejny, że nie mamy właśnie własnej polityki historycznej, że dajemy sobie narzucić politykę historyczną innego państwa, które niekoniecznie i nie zawsze jest wobec nas przyjazne. Za dużo było PRL-u w tym przełomie, to znaczy nie było jednoznacznego zerwania i potem węzłowe punkty medialne, komunikacyjne, finansowe, to wszystko, co decyduje o sile społecznej danej grupy, to wszystko pozostało w rękach ludzi dawnego systemu i dzisiaj to oni na ekranach telewizyjnych, prawda, święcą triumfy, ich dzieci, ich wnuki robią kariery. Jest taka reprodukcja, no nie tylko genetyczna, ale także reprodukcja elit tych postkomunistycznych, które bronią swojego interesu. Pozytywna diagnoza wywodzona jest z dwóch elementów. Po pierwsze, to młode pokolenie, 25-30 lat, i to podzielają chyba wszyscy tutaj dyskutanci, a także ono ma trochę dość tego grzęzawiska post-PRL-u, tej trzeciej RP, ono chce jasnych reguł. Druga rzecz, no dzieci ubeków jednak wstydzą się ubeków, a to jest bardzo ważne, symboliczne zwycięstwo, wstydzą się swoich przodków. Trzeci wniosek, musimy budować swoje media, one muszą być nasze, muszą być naszą własnością, muszą być silne, nowoczesne, bez tego wszystko inne. Także rozliczenie z komunizmem będzie bardzo trudne. Dalej trzeba się zacząć budzić, organizować i trzeba przekształcić elity trwania w elity działania. Pierwszy krok to jest dać sobie samemu w dziób, żeby się zdyscyplinować. Być punktualnym, dotrzymywać słowa, nigdy nie odpowiadać, że fajny pomysł, ale się nie da, tylko mówić fajny pomysł. Spróbujemy 1000 razy i się może wtedy uda raz. A jak już to zrobimy i będziemy wiedzieli, o co chodzi, to będziemy gotowi, żeby dać w dziób złym. Zmiany mentalnościowe zachodzą bardzo powoli. Stąd 40 lat pokoju. To jest, proszę o 40 lat pokoju. Modlę się o 40 lat pokoju, żeby można było tutaj wszystko ustawić jak trzeba. Po drugie, małolaci potrzebują wzorców ostro zarysowanych i jednoznacznych i takie dostali. Życie koryguje wszystko. Takiego poświęcenia jak rotmistrza Pileckiego, Roja Łupaszki, Ognia i innych w tej chwili nie trzeba, ale trzeba takiego ducha z wykopem, żeby pracować dla Polski. Naturalnie, tylko trzeba mieć pozytywne przykłady, a ekstremalne przykłady są najlepsze, dlatego że przejaskrawiają poświęcenie. I uczą, in the long run, w długim dystansie, uczą postaw pozytywnych, a nie takich rób ta co chce ta, czy wyśmiewaj ta się ze wszystkiego. Nie, Helenko, jak mówisz po angielsku, to nigdzie nie pójdę. A jak powiesz? Idź do domu, proszę. Dobrze, to idziemy do domu. Dziękuję pani. Dziękujemy bardzo.